Zbawienie tylko poza kościołem. Chciałbym dzisiaj trochę paradoksalnie nawiązać do formuły, którą przez wiele wieków Kościół katolicki wykluczał ze zbawienia tych wszystkich, których uznał za heretyków, za schizmatyków, pogan, ateistów, masonów, Żydów, no krótko mówiąc, tych wszystkich, którzy nie mieścili się w katolickim rozumieniu zbawienia. Dlatego to łacińskie powiedzenie extra ecclesia nulla salus ma jak najgorsze skojarzenia dla tych wszystkich, którzy albo mają duże wątpliwości, czy Kościół katolicki jest naprawdę najlepszą drogą do zbawienia, że ma najlepszą recepturę, jak osiągnąć zbawienie wieczne, albo też należy do innych religii i miał okazję przeżyć w kraju, gdzie chrześcijaństwo, zwłaszcza katolicyzm, jest kulturą, religią dominującą, tak jak na przykład Polska, Malta, Irlandia, Włochy, Hiszpania. To są właśnie te kraje, gdzie przez wiele wieków, właściwie do dzisiaj, mówi się o tym, że Polak 100% to jest właśnie katolik. No i to myślenie właśnie o tym wykluczeniu innych ze zbawienia jest bardzo, bardzo dokuczliwe, męczące i trzeba coś z tym zrobić. No, jak to się robi? No, przede wszystkim mamy do czynienia z rosnącą, a może nawet i z galopującą sekularyzacją, czyli coraz mniej ludzi ma przekonanie, że rzeczywiście tylko w kościele jest zbawienie, szuka dróg zbawienia właśnie poza kościołem. Tak było w XVI wieku z Marcinem Lutrem, Janem Kalwinem, braćmi polskimi, no tymi wszystkimi heretykami, którzy uznali, że jednak zbawienia lepiej poszukać poza kościołem. Dzisiaj dodatkowym czynnikiem komplikującym teologom tę formułę, zwłaszcza tym teologom, którzy ciągle uznają, że to jest bardzo trafna formuła, komplikują ją kobiety, zwłaszcza kobiety feministki, które uprawiają teologię, napisały wiele książek na ten temat i mówi się o nich właśnie, że są teolożkami, feministkami. Otóż właśnie kobiety feministki uznały, że w tej formule poza kościołem nie ma zbawienia. Właściwie od początku znalazły się kobiety, chociaż nie w takiej radykalnej formule, że nie mogły się zbawić, ale w takiej łagodniejszej, można powiedzieć, formule, to znaczy odmawiającej kobietom uczestniczenia w mechanizmach decydujących o tym, jak Kościół powinien wyglądać, czym jest Kościół, i tak dalej, i tak dalej. Jedna z najbardziej aktywnych dzisiaj teolożek, feministek, to jest Phyllis Zagano, Amerykanka, która bardzo wiele książek na ten temat napisała i ostatnio napisała bardzo ciekawy artykuł w takim piśmie popularnym wśród katolików postępowych, że tak naprawdę od 1000 lat Kościół katolicki jest trapiony przez chorobę klerykalizmu. Na czym ta choroba polega? Ano właśnie na tym, że kler, czyli mężczyźni, gdzieś tak mniej więcej koło roku tysięcznego, może trochę wcześniej, trochę później, no w każdym razie mniej więcej w okresie średniowiecza okazało się, i to jest właśnie jakoś znormalizowane w myśleniu teologicznym, że tylko modlitwy i gesty mężczyzn mają tę wartość zbawczą. To znaczy, chrztu mogą udzielać mężczyźni, msze odprawiać mogą tylko mężczyźni, spowiadać, bierzmować, pogrzeby odprawiać i tak dalej, i tak dalej. Co więcej,
za te wszystkie sakramentalne posługi zostały wyznaczone określone cenniki i kobiety, jeżeli chciały skorzystać z tych sakramentów, no to musiały korzystać z usług mężczyzn, tak? Czyli to oznacza, że modlitwa właśnie męska jest cenniejsza w oczach Boga niż kobieca. No kobieca właściwie nie ma znaczenia tak naprawdę, bo kobiety nie mogą niczego zrobić, co by się przełożyło na taki od razu jakościową zmianę w życiu chrześcijanina. Dlatego Phyllis Zagano razem z innymi zresztą zaangażowała się bardzo mocno w zmianę katolicyzmu. Ona sama jest teolożką katolicką i tak jak i inne pokazują, że nie ma w tym nic złego, żeby taką szczególną rolę, a właściwie równoprawną rolę, nie trzeba mówić o jakiejś szczególnej roli, po prostu odwołując się do opowiadania mitu o stworzeniu, gdzie Bóg stwarza człowieka, stwarza mężczyznę i kobietę, więc już w tym pierwszym akcie stworzenia są sobie równi, więc dlaczego ludzie, mężczyźni wprowadzili to później to rozróżnienie? Dla chrześcijaństwa jest oczywiście bardzo ważne to, co i jak Jezus się odnosił do kobiet. I tutaj również feministki mają wiele dowodów na to, że Jezus nie dyskryminował kobiet. Na przykład na kartach Ewangelii mamy takie spotkanie Jezusa z Samarytanką, obcą kobietą, do której Jezus mówi o najgłębszych tajemnicach swojego nauczania. I jak uczniowie wracają, zauważają, że on rozmawia z obcą kobietą, bardzo się dziwią, dlaczego tak. Potem warto też przypomnieć, że przy krzyżu umierającego Jezusa, jak nam znowu Ewangelie mówią, był wprawdzie jeden uczeń, Jan, ale były dwie kobiety. Idąc tym tropem, dla chrześcijan jest bardzo ważne zmartwychwstanie. No i komu się pierwszy Jezus ukazuje? Ano kobiecie. I mówi jej, żeby poszła i uczniom powiedziała, że on nie umarł, ale zmartwychwstał. Krótko mówiąc, mamy bardzo dużo dowodów na to, że u początków chrześcijaństwa, a zresztą i w judaizmie, bo jeśli przyjrzymy się Biblii hebrajskiej, tam tych dowodów na temat roli kobiet jest również bardzo dużo, nie ma powodu tej dyskryminacji. Więc to wykluczanie kobiet z sakramentów, na przykład diakonatu, u świętego Pawła w liście do Rzymian mamy wręcz, że on pozdrawia kobietę Febie, więc to wszystko można sprawdzić i można się przekonać, że ta uzurpacja mężczyzn i kleru, że tylko on może decydować o tym, kto i jak się zbawi, jest niesłuszna. Ale chciałbym na końcu zaktualizować troszkę ten paradoksalny tytuł mojej dzisiejszej pogadanki, że zbawienie jest tylko poza Kościołem. Łączyłbym to z tym zamknięciem, kwarantanną, w której globalnie rzecz biorąc znalazła się ludzkość, również w Polsce. Od początku marca, czy od połowy marca, zależy kto, przez cały kwiecień, no w maj, jesteśmy odcięci od tych tradycyjnych sposobów wierzenia, tak? Czyli znowu wracam do tej kultury klerykalnej, która mówi, że tylko ci, co przychodzą do kościoła, tylko ci, co się spowiadają, przystępują do komunii, będą zbawieni. Otóż nagle chrześcijanie, i muszę powiedzieć, że dla mojej mamy na przykład, która jest starszą osobą i która chodzi do kościoła codziennie, było bardzo trudne narzucenie sobie tego postu niechodzenia do kościoła. Ale właśnie takie osoby jak moja mama i miliony innych sobie uświadamiamy teraz, że być może coś ważniejszego się dzieje właśnie między mną a moimi najbliższymi przyjaciółmi, między tymi, z którymi się kontaktuję na przykład przez takie
pogadanki jak ta, że to jest najważniejsze, czyli zbawienie dokonuje się poza Kościołem. Czasem nachodzi mnie taka zdrożna myśl, że tylko poza Kościołem, bo jest wielu ludzi, dla których bycie w Kościele jest źródłem irytacji, dla których właśnie ten kler strzegący tych tajemnic zbawienia jest nie do zniesienia i być może taka nowa, krytyczna refleksja nad tym, co to znaczy zbawienie, co to znaczy Kościół, co to znaczy wspólnota, pozwoli odkryć nam, myślącym krytycznie, że zbawienie jest możliwe poza Kościołem. Może bym osłabił na końcu to powiedzenie, że tylko poza Kościołem, bo przecież nie wykluczamy nikogo. Ja osobiście wierzę w powszechne zbawienie wszystkich, również tych, którzy chodzą do Kościoła. Także zbawienie również w Kościele, ale przede wszystkim poza Kościołem. Dziękuję bardzo za uwagę.